Amen. Kolejny fragment Ewangelii Świętego Łukasza. Byliśmy już w Nazarecie, w Kafarnaum. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorem Genezaret. Scenę bardzo dobrze wszyscy znamy. Cudowny połów ryb, powołanie pierwszych uczniów. Ale przede wszystkim ten dzisiejszy tekst, zachęcam, żeby sobie go osobiście przeczytać, mówi o mocy słowa Jezusa. Od początku słyszymy, że tłum cisnął się, aby słuchać słowa Jezusa. Jezus wchodzi do łodzi Szymona, by z niej nauczać. I wreszcie zaprasza Szymona, aby doświadczył bardzo osobiście skuteczności tego słowa, mocy tego słowa. Szymonie, wypłyń na środek jeziora, zawróć sieci, wypłyń na głębi. Panie, całą noc pracowaliśmy, nic nie udało nam się złowić, ale na Twoje słowo, posłusznie Twemu słowu, spróbujemy jeszcze raz. I dokonuje się wspaniały połów ryb. Łodzie prawie utonęły od ciężaru ryb, które złowili. I reakcją na to wszystko jest zdumienie. Piotr zdumiał się, zachwycił się, tak samo jego towarzysze. Zachwyt. To jest doświadczenie, że to, co mówi Bóg, rzeczywiście może i realizuje się w moim życiu. Zdumienie jest początkiem powołania. Zostawili wszystko i poszli za Jezusem. Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca i w Kościele dużo mówimy, modlimy się o powołanie. Powołanie w Kościele, do służby w Kościele rodzi się ze zdumienia, zachwytu. Nie zachwytu, nie wiem, liturgią, ładnym strojem, pięknymi kościołami, sztuką sakralną, ale zachwytu nad tym, że Bóg mówi, to słowo realizuje się w moim życiu. Ono ma moc. Niesamowite. Przeciwieństwem zdumienia, zachwytu jest nuda, jest rutyna, jest lenistwo. Zachwycić się. Tego życzę każdemu z nas, byśmy zachwycili się Jezusem. Zachwycili się Jego słowem, zachwycili się Jego łaską, Jego dobrocią. Zachwycili się też tym, że umiemy i możemy z Nim współpracować. Możemy powodować to, że to słowo, które słyszymy, realizuje się w nas i pośród nas. Amen.